Cześć, witajcie. Słuchajcie, padł mi telewizor marki LG i chcę się podzielić tym z Wami, żeby gdzieś tam komuś pomóc przyszłościowo i nie dać się naciągnąć na koszty. Od razu mówię, słuchajcie, łapkę poproszę w górę, jakąś subskrypcję, coś tam zawsze się dowiecie nowego. Generalnie chodzi mi o to, żeby się nie naciągnąć na koszty niepotrzebne. Słuchajcie, telewizor LG, jaki by nie był, z podświetleniem LED-owym. Nie chciałem Wam zatruwać czasu wcześniej przy rozbieraniu telewizora, także nie bójcie się rozebrać, musicie z niego ściągnąć ramkę, rozebrać śrubki dookoła, wiadomo, obudowę, to wszystko. No i słuchajcie, przede wszystkim rzecz jest jaka. W nim podejmiecie jakąkolwiek ekspertyzę, czyli stwierdzenie, co jest zostało uszkodzone. Od czego zacząć? Słuchajcie, w telewizorach LG dzieje się sytuacja tego typu, że po włączeniu dioda, ta, która pokazuje nam normalnie czuwanie, czyli tego standby'a, mignie nam 3 razy. Czyli już jeżeli 3 razy wiemy, że to już mamy usterkę, wiemy, że telewizor generalnie wystartował. No i teraz słuchajcie co, telewizor się włącza, 3 razy mignie dioda, ale oprócz głosu nie mamy nic. No i teraz pytanie takie za 1000 punktów, jak to zdiagnozować? No w pierwszej kolejności pewnie Kowalski, nie łącząc oczywiście nazwiska, bierze telewizor, zanosi do punktu serwisowego, w którym się dowie informacja: a proszę pana, padła grafika, padła matryca i tak dalej, i tak dalej. Tego się albo naprawić nie da, albo koszty duże. No i przerasta wartość telewizora. No więc tak. Jak diagnozujemy taki telewizor? Otóż bierzemy bardzo mocną latarkę. No ja Wam tylko tu w tym momencie obrazowo pokazuję, jak wygląda elektronika takiego telewizora 39 cali. To jest telewizor ze smartem. No i generalnie słuchajcie, jak diagnozujemy? Bierzemy bardzo mocną latarkę, najlepiej światło zimne, i dostawiamy to do matrycy. Jeżeli dostawimy do matrycy i będziemy mieli obraz, podgląd, to wiemy, że matryca jest sprawna, bynajmniej na tyle, co widzimy. Jedyne co, słuchajcie, zostało uszkodzone, to zostało uszkodzone podświetlenie. No i teraz pytanie teraz jest tylko takie, na czym mamy podświetlenie? Czy podświetlenie mamy na neonie, czyli starszy telewizor? Czy mamy już jakiś tam powyżej, słuchajcie, powiedzmy tam 2013 roku i mamy LEDy? Jeśli mamy LEDy, no to jesteśmy już w sytuacji takiej, do której zaraz dotrzemy. Natomiast wiemy, że tak, podświetlenie już nie działa, czyli grafika działa, obraz jest, nie mamy tylko światła. No to więc telewizor odłączamy. Oczywiście musimy poczekać chwilę, a teraz powiem dlaczego. Po rozebraniu telewizora, jak ściągniemy cały tył, słuchajcie, tutaj mamy cały zasilacz. To jest całe wstępne serce naszego telewizora, bo drugi to już wiadomo, jest procesor, jest grafika, jakieś drobne podzespoły ewentualnie do wysterowania matrycy. Natomiast skupiamy się tutaj na czym. Jeśli telewizor nam się włączył i mamy już obraz, to wiemy, że nie mamy tylko podświetlania, to cośmy zdiagnozowali. No i otóż teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Tutaj taką linią, słuchajcie, biało-czarną, taką czarną wykropkowaną linią, o tą, którą pokazuję. Słuchajcie, co to w ogóle jest? Żebyśmy wiedzieli. Tu po tej stronie to już jest strona wtórna zasilacza, czyli w większości zasilaczy jest to strona już bardziej bezpieczna, a tutaj na przykład znaczek pokazany po drugiej stronie, o ten dokładnie tam z tym piorunem, oznacza, że tam wysokie napięcie istnieje. Tutaj teoretycznie nie powinno istnieć, ale to słuchajcie, to jest elektronika, producenci też się mylą, tak jak i ludzie. No i słuchajcie co, jeśli mamy już otwartą taką budowę, poczekaliśmy, kondensatory nasze się rozładowały, bo generalnie chodzi o co? Tu mamy kondensatory, które są naładowane i te elektrolity trzymają napięcie. Więc żeby nam nie zrobiło krzywdy, musimy poczekać, aż one się rozładują. Nie będę tłumaczył, co można by było jeszcze inaczej zrobić, bo są i krytyki, są i za. Natomiast co? Tutaj te dwa przewodziki, które widzimy, to są przewody, które lecą bezpośrednio do wysterowania, słuchajcie, już naszych LEDów. Jakbyśmy chcieli czepić wcześniej, czy mamy wszystko sprawne, to tutaj mamy na płycie, słuchajcie, Wam pokażę czymś. Mamy na płycie 3 kołki. Tu jest kołek 1.
ten, który pokazuje, tu jest kołek drugi, i tu jest kołek trzeci. Co to są te kołki? To są kołki takie do diagnozy, czyli względem radiatora, dowolnego na przykład tego, czy powiedzmy tego, mamy napięcia na jednym kołku 24 V, na drugim mamy 12 V. No i słuchajcie, co jest na tym trzecim. Na trzecim, jakbyśmy się tak dobrze skupili, teraz, że ruszyłem trochę niepotrzebnie, mamy, słuchajcie, pełny opis, nie wiem, czy uda mi się to pokazać, o dokładnie. Mamy rozeznanie, słuchajcie, napięcia przy jakiej matrycy, czyli jeżeli mamy na przykład środkowa pozycja, tak jak jest w tym przypadku tu 39 cali, to napięcie zasilające będziemy mieli według opisu, nie wiem, czy to widać, 133 V. Czyli na tym kołku tu i na masie ma się znajdować 133 V. Tylko teraz słuchajcie, uwaga, możecie się naciąć na pewną kwestię. Napięcie na tych trzech kołkach występuje dopiero wtedy, jeśli matryca jest sprawna. Bo normalnie występuje tam jakieś napięcie próbkowania, czyli napięcie, które służy do zdiagnozowania, czy podświetlenia są sprawne. Jeśli podświetlenie będzie uszkodzone, to po tej krótkiej diagnozie po włączeniu telewizora telewizor łapie błąd i tutaj już wysterowania tego napięcia nie mamy. Po prostu zasilacz rozłącza to zasilanie. Także na tym kołeczku tu, który mamy w tej czarnym pierścieniu, czyli tym P802, jeśli nie mamy tego napięcia jakiegoś tam próbkowania małego, nie podaję jakiego, bo ciężko jest go wychwycić, bo ono jest bardzo krótkie i szybkie. Po prostu zaraz jest wygaszane, ale generalnie to są te trzy punkty, które sprawdzamy. Na pewno jeśli matryca jest sprawna, włączona, czyli nie matryca, tylko podświetlenie jest sprawne i włączymy sobie telewizor, to tu na tym punkcie będziemy mieli właśnie to napięcie, które powiedziałem, 133 i dokładnie chyba przecinek 2 V z tego co widzę. A napięcie jest uwarunkowane od ilości LEDów. No i słuchajcie co, jak już wiemy, że próbkowania nie ma, i jest prawdopodobieństwo, znaczy, że próbkowanie jest, czyli mamy tam wstępnie jakieś tam zasilanie, które sobie leci, to jest bardziej jak pewne, bo w tych telewizorach, słuchajcie, w większości nie pada ten zasilacz. Jest skonstruowany dosyć dobrze. Jeżeli kondensatory wizualnie są niepowybulane, to ja Wam teraz pokażę, z czym mamy zazwyczaj problem. Odwrócimy to. Ja już to rozebrałem to wcześniej. Tu, słuchajcie, mamy paski LEDowe. I te paski LEDowe składają się z takich mikro malutkich diod. I ja tu się już doliczyłem, nie pamiętam ile, 30 czy 33 diody, co daje mi akurat po podzieleniu napięcia tego zasilającego 133 daje mi po 3,7 V maksymalnie na jedną diodę. Generalnie słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeśli kwestie poruszymy wymiany tych diod, można by było wymienić tą diodę pojedynczą. Natomiast słuchajcie, to jest układ szeregowy jak w starej choince. Czyli jeżeli spaliła się jedna dioda, to spaliły się diody wszystkie. Dla nas, prawda? Czyli układ niedziałający. Bo w układzie szeregowym, słuchajcie, tu mamy już te LEDy wymienione, wyrzucone. To są takie soczewki pomontowane przy każdej diodzie. I to wszystko działa w szeregu, czyli przewód sobie wchodzi do pierwszego, potem do następnego, do następnego, do następnego. I jeżeli jakikolwiek LED przyjmiemy, że na przykład czepimy się tego, padnie, to wtedy oświetlenia już nie ma wcale w telewizorze. I nie garnijmy się, słuchajcie, za wymianę jednego poszczególnego modułu, bo tutaj na przykład modułów jest 8, każdy z nich składa się z 9 diod. Ale rzecz jest jaka, wszystkie te diody pracowały wraz, więc wszystkie są zmęczone. Jeżeli wymienimy jedną diodę, to ona będzie bardziej jak pewne, że świeciła jaśniejszym, zimnym światłem niż reszta. Bo reszta już wiadomo, że będzie wypalona, bo to jest telewizor, który ma już wypracowane ileś tam godzin. Także słuchajcie, wymieniamy całe paski, które są dostępne w sieci. Wymieniamy wszystkie, składamy z powrotem telewizor do kupy. Włączamy go bez matrycy, jeżeli podświetlenie się nam pojawi, telewizor możemy składać. No, także słuchajcie, mamy sytuację wyprostowaną, także jak chcecie diagnozę zrobić, czy
chcecie się dowiedzieć, dlaczego wasz telewizor nie działa, to teraz już możecie to zrobić. No i przede wszystkim, słuchajcie, jeszcze raz proszę, łapka w górę, jak się komuś to przydało. Nie dajmy się naciągnąć na koszty, że coś tam jest nie tak, bo okaże się, że diutka mała padła, która kosztuje, przyjmijmy, złotówkę. No ale wiadomo, że jednej diody nie ma sensu wymieniać, tylko wszystkie, bo potem się okaże, że tak, jedną diodę wymieniliśmy, ona świeci jaśniej. W tym miejscu jest plama na telewizorze. Albo za jakiś czas okaże się, że inna padnie, no i szkoda waszej kasy. Także jeszcze raz, słuchajcie, podzieliłem się z wami tym, co można zrobić. Dzięki za łapeczkę w górę, subskrypcję i słuchajcie, spotykamy się gdzieś tam przy czymś następnym. Dziękuję. No i słuchajcie, wróciłem jeszcze do nagrania, żeby wam pokazać, że to faktycznie działa. Proszę bardzo. LG. I tak wygląda to właśnie po naprawie. Także jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam.